Zastanowiłem się troszeczkę, kiedy ja po raz pierwszy piłem alkohol, kiedy alkoholu piłem najwięcej, no i kiedy nauczyłem się pić. Chociaż tak sobie pomyślałem, że zwrot nauczyłem się już pić, to trochę brzmi już alkoholizmem, prawda? Już tak troszeczkę już pachnie. Jakby zwrot pod tytułem nauczyłem się już pić nie pasuje w żadnej sytuacji w życiu człowieka, nie? Nie ma, że wznosisz toast, wsylwka, ja już się nauczyłem pić, słuchajcie wszyscy, o kurwa, chyba ma kłopoty. Do żadnej sytuacji ten zwrot nie pasuje, no chyba, że twoja rodzina wynosi kartony, prawda? Żona z dzieciakami wynoszą kartony z mieszkania, a chłop stoi z gołymi nogami w kurtce. Słuchajcie, ja już się nauczyłem pić, zostańcie. I goni, prawda, swojego syna. Szymon, nie kochasz taty? Wracaj tutaj. To jest taki charakterystyczny chód, tak zwany elektryczny bocian. Nie wiem, czy kojarzycie. To jest taki... Kojarzymy może, Łódź, to powinniście kojarzyć. Nie, to u nas trochę... U nas w Łodzi to już jest dyscyplina sportu. Elektryczny bocian. Start jest zawsze pod Izbą Wytrzeźwień, rano w niedzielę, a meta jest monopolowym. Albo meta jest na mecie po prostu. Alkohol, słuchajcie, najbardziej chyba rozpoznawalna używka na naszym świecie. W różnym wieku ludzie zaczynają pić alkohol, w zależności gdzie kto żyje. Myślę, że w Polsce 13-14 lat dzieciaki jakieś tam pierwsze piwo próbują. Z tego, co się dowiedziałem, w Stanach wcześniej możesz legalnie grać w pornosach niż na przykład kupić wódkę. To też jest zabawne. W Rosji, no to wiadomo, tam Dymitr przed wejściem do pierwszego przedszkola, 5 lat, seta bimbru dla odwagi. Dla zdrowia i mężystwa paszli, kurwa, i wchodzi, wiadomo. W ogóle nie wiem, czy pamiętacie, ale jak się tak miało 16 lat, to był w ogóle problem z zakupem alkoholu, prawda? Były trzy sposoby. Albo był sklep, gdzie było wiadomo, że pan Karol sprzedaje, nawet nieletni, bez dowodu. Albo ten, który miał zarost, jako pierwszy szedł kupić. No albo zaczepiało się jakiegoś żula, prawda? Damy panu 10 zł, kupi nam pan wódkę. I w Łodzi oczywiście bez problemu. Nie ma kierowniku, elektryczny bocianik, szczęśliwy, że mu się trafiło. Proszę bardzo, nie ma problemu. Różnie to wyglądało, słuchaj. Tylko problem był też taki, my pamiętam, jak chyba z 16 lat miałem pierwszą wódkę, wypiłem, że też nie wiedzieliśmy, jaką moc ma wódka. To ciężko było oszacować, ile jest potrzebne gorzały, prawda? Staliśmy pod monopolowym. No dobra, słuchajcie, nas jest 5, dziewczyn jest 6, to jedna się będzie musiała palcować. Ha, no wiadomo, jak tam chłopaki w gimnazjum, prawda? I jeden z zarostem, nie, ja dwie naraz obrócę, co wy? Dobra, nieważne, słuchajcie. Ile kupujemy tej gorzały, prawda? Nas jest 5, dziewczyn jest 6, no to ile? Z 10,07 trzeba kupić, prawda? Z 10 będzie idealnie. Nie no, co ty? 10 to jest za dużo do mojego starego. Jak wujas przychodzi, to dwie wypijają i stary na stole zasypia. Bo twój stary jest kurwa cienki w uszach. Ja sam jebnę 0,7 na pewno. Pierwsza 0,7 w życiu. Ja sam jebnę na lajcie. Ten drugi, ja tak samo. Trzeci przed mutacją. Ja też jebnę 0,7 sam. Wiadomo, nie no, panowie, ale dziewczyny nie walną po 0,7 na łeb. To jest za dużo. To dla dziewczyn może po 4 piwka, prawda? Dla nas po 0,7. Chłopaki po 40 kilo, kurwa, ważyliśmy. Dobra, czyli co, 5,07 i 6×4, 24 piwa, tak? Dobra, Maciek, idziesz. Maciek pierwszy miał zarost, więc wchodził, za chwilę wychodził. Kurwa, nie chcę sprzedać, służbistka. Jak to, na kartę motorowo-rową nie chcę sprzedać? No nie chcę. Chcę dowód, trzeba zaczepić jakiegoś żula. Idzie jakiś gość, zapytajcie go, rzeczywiście szedł gostek. Przepraszamy, kupi nam pan alkohol za 20 zł? Pewnie, że kupię za 20 zł, wiadomo. No to poprosimy, to pan nam kupi 5,07 i 24 piwa. Proszę bardzo. 100 zł? Za to mogę wam kupić 0,7 i czteropak. Dobra, kurwa, nie będzie, będzie gorsza impreza. No i wchodził, prawda, kupował, za chwilę wychodził z siatami. Macie chłopaki, no Łódź, prawda, do 15-letnich chłopców, bawcie się dobrze. Miłego wieczorku, panowie. Już się mamy rozchodzić, ja już się cieszę, prawda, ale oczywiście do mnie. A, ciebie, kolego, widzę o 21 w domu. No, kumple trafał.